Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy 1 maja, jedziemy falezować pole, bo pogoda je. Zobaczcie, jak podnosi. 800 obrotów i taki ciężar. Jedziemy talerzować pole moje, tamto nowe na dole. I może tą dzierżawę trochę talerzujemy. I zobaczymy, jak to będzie. No, jedziemy sobie powolutku, ciapek się zagrzeje. Ciapek się zagrzeje i co? Jeszcze może bym prysnął sobie dzisiaj. Możemy sobie jeszcze dzisiaj prysnął. Zboże, bo jest pogoda. No, a nawóz mogę zawsze dać. Nawet jak będzie chłodniej. A ma być coś właśnie później chłodniej. I kurczę, nie idzie się dograć. I co? No i jedziemy sobie na pole, widzimy się zaraz na polu. Zobaczymy, jak to będzie szło, czy da się w ogóle tam wjechać do mnie, bo nie wiem, nie sprawdzałem, ale powinno się dać. No zobaczycie, zboże, jak się ładnie prezentuje, pszeniczka. Tak dla mnie na tę klasę ziemi jest bardzo dobrze. Jak dla mnie na tą klasę ziemi jest bardzo dobrze, oby tak dalej, zobaczymy, jak pogoda. Plan powinien być fajny. Także co, widzimy się na polu i zobaczymy, jak to będzie szło. Dobra, jesteśmy na polu. O kurwa, zabił. Jesteśmy na polu, byłem tam przetalerzałem trochę tą łąkę, żeby to wyschło, bo są miejsca, gdzie nie chcę schnąć. Przy okazji się troszkę ta żubka odrzewiła. No i co, zobaczymy, jak tu będzie szło. No widzicie, tak to wygląda, no licho jest. Mam nadzieję, że po talerzówce to będzie fajnie wyglądało i że się nie zakopę nigdzie. Z talerzówką nie chciałbym się nigdzie zakopać. No jest gdzieś, kurde, w tych dołkach takie jest wilgotno. Ale zobaczymy. Mogłem od razu tu wjechać talerzówką, tak jak tam. No z petarda po prostu. Petarda. Zrobimy jeszcze może odcinek z uprawy pod siebie. Jak będzie wszystko pogoda. To wszystko zależy, kurne, od pogody, bo jest w kratkę, to masakrycznie. Ciapka dyga ładnie do góry. Dobra. Walczamy, żeby się płynęła po prostu i jedziemy. To takie dołki, gdzie niegdzie może być wilgoć. Gdzie niegdzie może być wilgoć i jak takie są góry, nad góry doliny się porobiły. Nie wiem, słabo mi się to zaorało. Krzaki. O, tak podnosi. Będziemy jechali do środka. Tamto nawet nie wiem, czy jest sens wjeżdżać tam niżej. Kurna, tak mokro. Ja nie wiem, co to będzie.
ciebie jest to 10%, jak na siapka to jest malina, cud, sprzęt. No, ładnie to wygląda po talerzu, nie powiem, że nie. Potem będzie siany upin, będzie, nie wiem czy na plon. Jak urośnie, to będzie na plon, jeżeli nie, to będzie po plon, po prostu go zaoram. No i tyle. Ale grunt, żeby to uprawić, żeby można sobie było na jesień wsiać na spokojnie w dworze, to się liczy. Trochę teraz jest mokro na wiosnę, bo po prostu mokra wiosna, tak? Ale w lato, jeżeli będzie normalna pogoda, czy kombajn, czy ciągnikiem jechać, to będzie bez problemu. Tego rano rok temu to najmniejszego problemu nie było z orką tego terenu i to szło jak szło, aż miło po prostu. A że teraz bardzo mokra wiosna u nas w Świętokrzyskim, ogólnie na południu kraju bardzo mokro, dużo wody. Z oprysków i z nawozu bym zrobił, byście mieli relacje ode mnie i od Stacha z dwóch perspektyw, zawsze to inaczej, nie? Dobra, pyk, tu se ładnie dotnę, mam ten krój
Od Stacha. Patrzcie, ciapek dęba staje. Strzelimy mu ze sprzęgła. O! Idzie dęba. Jakbym dorzucę mu obciążnik taki ze 100 kilo do przodu, to wystarczy. Kapcie szerokie, gałeczka jest, wygodne siedzenie, rozdzielacz. Pomaganie, powiem wam, że się normalnie jeszcze kabinkę bym zeskrobał jakąś może w profilu. Powiem wam, że byłoby petarda. Dobra. Jeszcze to musimy sobie przejechać. Mi brakło szerokości talerzówki. I będziemy kończyć. Jedę jeszcze do wujka. Tam ogródek przelecie talerzówą, bo chciał. Tam udzięknę. I co? No i to będzie chyba tyle na dzisiaj. Trzeba ich grillować. Pewnie odcinek zobaczycie już po majówce, ale już dzisiaj majówka, to ja mówię, że dzisiaj będzie grillowanko, może jakieś ognisko na Stachę będziemy świętować z chłopakami. I co? Powiem wam, że no podoba mi się. Jakby się uparł, to nie trzeba by tego orać, tylko jedyny minus, że nierówno jest bardzo, nierówno. No i siedzę się zastanowić, jak tu bronkami wpadnę. Biegniemy do góry talerzówę i wyjdzie. To nie wyjdzie, musisz. Może brąkamy, by tu wpadł jeszcze, nie, zobaczymy. Jeszcze dzisiaj to może coś wam dograć tego odcinka. O, tu mokre będzie. O, to kurde. Staje dęba. Na steku mu zajedziemy. No widzicie, taka ta u nas robota. Taka to u nas robota. Znowu gaz mi się tu rozkręca, muszę sobie nakrętkę samokontrującą strzelić. No tak. Ma mocy. Dobra, dygniemy go tu na wstecznym. Talerzóweczkę wyżej i ogień. Finito. Tu już mi zaczęło znowu zarastać zielenią. Dlatego trzeba było interweniować. No i co? Wyszło ładnie. To co? To widzimy się w następnym odcinku. To do zobaczyska. I na razie.